Niecałe 82 metry. Taką odległość podczas trzeciej próby rzutu młotem uzyskał Paweł Fajdek. Tym samym aktualny mistrz świata zapewnił sobie wygraną podczas lotto warszawskiego memoriału Kamili Skolimowskiej. Przy okazji Fajdek zwyciężył w jeszcze jednej, tym razem nieformalnej konkurencji. Pokonał bowiem Anitę Włodarczyk. Zapowiedzi Anity i próby bicia rekordu świata, no to musiałem stanąć na najwyższym swoim poziomie, musiałem się zmobilizować i jak widać obroniłem się po raz kolejny. Przed konkursem Paweł mnie zapytał, w jakiej jestem formie, jak mój młot latał na treningach. Powiedziałam mu, że rzucałam po 78 metrów, trochę się przestraszył. Na zawodach mogę dołożyć te kilka metrów, no dzisiaj tylko centymetrów kilkanaście. Ale te kilkanaście centymetrów wystarczyłoby poprawić rekord meetingu. W najdalszej próbie Włodarczyk rzuciła młotem na ponad 78 metrów. W niedzielę na PGE Narodowym dobrze spisali się też inni medaliści z Pekinu. Lokaty z mistrzowskiego podium ze stolicy Chin powtórzyli dyskobole. Piotr Małachowski i Robert Urbanek. Była taka rywalizacja na wesoło i raczej traktujemy to jako dobrą zabawę, już jako na zwieńczenie sezonu. Stadion Narodowy jest to magnes dla kibiców, przychodzą, dopingują i naprawdę znają się na tej lekkoatletyce. Ci to tutaj są naprawdę, za co im bardzo dziękuję, bo dzisiaj był doping super. Doping z pewnością pomógł Piotrowi Liskowi, który w Warszawie wziął rewanż na Kanadyjczyku Shaunie Barberze. Przypomnijmy, na Mistrzostwach Świata w Pekinie triumfował Barber. Piotr Lisek, Paweł Wojciechowski oraz Francuz Renaud Lavillenie zajęli wtedy ex aequo trzecie miejsce. Trochę nas mało skakało chłopaków, ale no, zdecydowanie to była czołówka światowa, więc chłopacy no, nie byli tacy sobie do obskakania, trzeba było się trochę nawysilać. No i sprężyć się na tych wyższych wysokościach. Nic, tylko się cieszyć, że mogę wygrać z mistrzem świata. Atmosfera na zawodach była świetna. To doskonałe miejsce do skakania. Może w przyszłym roku powinienem inaczej rozplanować starty, aby przyjechać tu z większym zapasem sił i pokazać wam, co potrafię. Atmosferę memoriału chwaliła również Kamila Litwinko. To jest bardzo ważna impreza dla nas, lekkoatletów z Polski, że możemy tutaj oddać cześć Kamili Skolimowskiej. Konkursów, w których na pierwszym planie występują polscy lekkoatleci. Bo to zdecydowanie oni podczas tegorocznej edycji memoriału skradli show Asafie Powellowi. Rodak Usaina Bolta startował w biegu na 100 metrów. Jamajczyk był bliski złamania granicy 10 sekund. Często ze sobą rozmawiamy, gdy jeździmy na zawody w różne miejsca. Tak było też i tym razem. Usain powiedział mi, że nie mogę pobić jego wyniku, więc tego nie zrobiłem. W ubiegłym roku pokonanie 100 metrów na Narodowym zajęło Boltowi niecałe 10 sekund.